Kancelaria prawnicza Marson i Lormont Associates zajmowała się sprawami jednego z międzynarodowych koncernów amerykańskich. W związku z nimi wysłała do Europy Kate Walker, swoją najlepszą prawniczkę, by ta wynegocjowała przejęcie fabryki automatów i zabawek mechanicznych Vorarlbergów. Kate dotarła do miasteczka Valladolid, położonego w sercu Alp francuskich. Miała nadzieję, że zamknie sprawę w ciągu 48 godzin, lecz nikt jej nie uprzedził, że istnieje spadkobierca. Tajemniczy Hans Vorarlberg zniknął wiele lat wcześniej. Kate musiała go odnaleźć, gdyż bez jego podpisu przejęcie fabryki było niemożliwe. Podczas zwiedzania fabryki natknęła się na najnowszej generacji automat o imieniu Oscar, który twierdził, że jest maszynistą niezwykłego pociągu. Kate podjęła decyzję o rozpoczęciu podróży, mając nadzieję, że pociąg i jego obsługa dowiozą ją na spotkanie z Hansem Vorarlbergiem. Ignorując ostrzeżenia przyjaciół oraz groźby szefa, Kate wybrała się w przedziwną podróż, jadąc od stacji do stacji coraz dalej na wschód. Droga Kate prowadzi ją przez przeszłość Hansa Vorarlberga, pełną niesamowitych wynalazków i wspomnień ludzi, którzy mieli styczność z tym niezwykłym człowiekiem. Kawałek po kawałku Kate łączy szczegóły życia Hansa, dzięki czemu odkrywa powód jego podróży na północ przez tereny Rosji, ku legendzie o ostatnich żyjących mamutach. Z zachodu na wschód, przez Europę podróżując pośród śladów nieszczęść, które przyniosło 20. stulecie, Kate odnajduje Hansa Vorarlberga. Brzemię czasu odbiło się na jego zdrowiu. Choć stary i zmęczony, wciąż żywi głęboką nadzieję na spełnienie swych marzeń. Kate decyduje się zerwać ze swym dotychczasowym życiem i wyrusza za Hansem Vorarlbergiem w podróż na drugi koniec tęczy, na legendarną wyspę Syberię. Czy są jakieś nowości o Kate Walker? Jeszcze nie ma, szefie. Miała zjawić się w Nowym Jorku kilka tygodni temu. Posunęła się zbyt daleko. Stracimy ją. Ona nie zamierza wrócić. Dzwoń do niej. Syberia jest wyspą. Wyspą zagubioną w oceanie. Ludzie mówią, że Syberia nie istnieje, ale ludzie się mylą. Wyspę pokrywa wysoka trawa. Dziwna trawa, która wyrasta ze śniegu. Mamuty żywią się nią cały czas. Są zawsze głodne. Hans, musisz odpocząć. Jesteś rozpalony. Zabierz mnie na Syberię, Kate Walker. Proszę. Mamuty, Syberia, to tylko marzenie, dziecięce marzenie. Obiecaj mi, Kate. Ona nie odpowiada na nasze wiadomości. Spróbuj jeszcze raz do diabła. Próbuj dalej. Halo, panna Walker? Proszę poczekać, ja... Dawaj! Kate, daj spokój, odezwij się. Rozumiem, że twoje ostatnie zadanie było dla ciebie kłopotliwe, ale wiesz, że nasza firma umie wyrazić swą wdzięczność. Kate, najwyższy czas, byś wróciła do domu. Tu w Nowym Jorku jest twoje miejsce. Tu masz pracę, przyjaciół. Całe życie. Kate! Kate! Kate Walker! Obiecuję, Hans. Jedziemy na Syberię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Róża 89. Witajcie w nowej serii Syberia 2. Tak, ja siedzę w mój telefon. Chyba co to mamy? Mamy telefon. Kate. A w telefonie masz numery, czekaj, do Oscara. Do biura? Hmm.
Dodzwonili się Państwo do firmy Merson and Lormont Associates. W tej chwili wszystkie linie są zajęte. Prosimy zadzwonić później. Po co w ogóle wybieram ten numer? Dobra. Zadzwonimy do Oskara. O, Oskar. Twój maszynista. Ojej. Kate Walker? Tu Oskar, twój maszynista. Oskar? Ty używasz telefonu? Pan Vorarlberg zamontował mi coś podobnego, zainspirowany pani miniaturowym urządzeniem. Pan Vorarlberg jest ogromną skarbnicą wiedzy. Dzwonię, by poinformować, że właśnie wjechaliśmy na stację, Kate Walker. Wspaniale! Co to za stacja? Stacja znajduje się w miasteczku Romansburg, Kate Walker. Dobrze, pójdę się rozejrzeć. Proszę na siebie uważać, Kate Walker. Oczywiście, Oskarze. On mówi, że dzwoni do nas, jak my do niego dzwoniliśmy. Dobra, ja, dobra. Tak, miałam powiedzieć coś, jedną rzecz. Grałam kiedyś w Syberię 2. Coś na trochę fabułę znam, dobra. W Syberii 2 trochę. W Syberii 1 nie grałam, dobra. Zbyt chłodno na prysznic. Mimo to dziękuję. O. Jakaś uprzejma, nie? Kate Walker. To się wychodzi, czy się wchodzi? Nie wiem. Witamy w Romansburgu, ostatnim miasteczku przed rozległą mroźną tundrą. Pułkownik w stanie spoczynku Emaliow Gopaczew, strażnik szańców Imperium i kierownik sklepu do pani usług. W czym mogę? Witamy pani i panów odwiedzających Romansburg. Znajdujecie się państwo u wrót tundry. Równie to ostatnia osada przed niezmierzonymi przestrzeniami zmrożonych pustkowi. Cóż za powitanie. Możemy pogadać z tym panem, jakimś pułkownikiem. Witam pana. Nazywam się Kate Walker i... Ho, ho, ho! Pani jest Amerykanką. Amerykanka w takiej dziurze to rzadki przypadek. Jestem pułkownik Emeliow. I w moich rękach spoczywa administracja tego okręgu. Aha. Super, dobra. To rozmawiamy, czy nie? Dobra, nie wiem. Pociąg... Proszę mi powiedzieć, pułkowniku, czy tędy przejeżdża dużo pociągów? Raczej nie, ale ja jestem tu od niedawna. Jedziemy dalej na północny wschód. Wspaniała podróż do niezwykłego miejsca. Myślę, że dotrzymuje towarzystwa człowiekowi, który chce spełnić swoje życiowe marzenie. A, tacy ludzie jak pani, panno Walker, nigdy nie wracają do domu. Właśnie przyjechaliśmy pociągiem. Cóż za intrygujące miasteczko. Nie mogę się doczekać, by je zwiedzić, pułkowniku. Tu nie ma zbyt wiele do oglądania. To i owo, ale przede wszystkim biel. Niekończąca się biel śnieżnej pustyni. Witam panią w ostatnim bastionie cywilizacji. Aha. Dobrze. Dobra. Zostawiam pana ze swoimi sprawami, pułkowniku. Aha. Nie mam ich za wiele. Co on tam robi? Aha. Pułkowniku? Przykro mi, ale jestem zajęty. Aha, dobra. Dobrze. Zostawiam pana ze swoimi sprawami, pułkowniku. Nie mam ich za wiele. Tam nie możemy iść, dobra, to musimy coś tutaj zaraz zrobić. Przy tych maszynkach, tu chyba. Coś. Och, automaty z cukierkami. Och, automaty z cukierkami. Och, automaty z cukierkami. Jezu. Och, automaty z cukierkami. Dobra, już, spokojnie. Dobra, co on tu zrobi? Och, automaty z cukierkami.
chyba nie mamy. Nic nie poradzę. Zamknięte. O, i tu jest potrzebny kluczyk. Tak, tylko jak to... Jak ten kluczyk zabrać? To tam trzeba do tych automatów chyba podejść. O Jezu, to jest tutaj coś się tym chcemy robić. A tu... Nic się nie dzieje, dobra. No musimy wracać do tego sklepu, do tego pułkownika, co? Może ten sposób się stoi dalej tak. O, no ja poszedł. Dobra. Teraz tu musimy podejść. Tutaj do tego chyba. Aha. O, jest kluczyk. Dobra. Tu jest numer. 625 122. Dobra, teraz muszę zadzwonić i mam telefon. 6, 2, 5, 122. Dzwoń. Dziękujemy, że zadzwonili Państwo do naszej firmy. Nasze biuro w okresie zimy jest zamknięte. Gdy tylko zaczną się roztopy, chętnie zrealizujemy Państwa zamówienie. W oczekiwaniu proponujemy spróbować naszych smacznych azjatyckich cukierków rybnych Hoing Ing, naszych orzechowych klondików lub naszej kanadyjskiej specjalności, miodowych katalas. Mhm. Och, chyba. Dobra, jakieś klondiki, jakieś cukierki, dobra, miodowe. Co jeszcze? Dobra, teraz ten kluczyk nam trochę użyć teraz tutaj kluczyk chyba. Ten kluczyk. Nic nie poradzę. Zamknięte. O, mamy kasę, jej. To teraz nie działa. Co teraz z tą kasą było? Co ja tam muszę z tą kasą zrobić teraz? Skąd ja mam wiedzieć, co ja muszę wrzucać? Nie. Ten. Panie, jakiś cukierek? Nie wiem. Kurde, jakie centówki, ja pitole. Nic nie poradzę. Zamknięte. Nic nie poradzę. Zamknięte. Widziałem człowieka, łaził na dole. Dobra, jeśli spodobał Ci się, to subskrybuj, komentuj i lajkuj pod filmem, dobra. Wykombinuję to, co nagram.